Siema, siema widzowie, dzisiaj mamy stream z basenu, będziemy sobie pływać, cały odcinek spływania. Nie no, dobra, żartuję, wychodzę w ogóle, widzowie. Wiecie, dzisiaj mamy stream z banku, idziemy sobie do banku, wypłacimy sobie pieniążki, a wy w tym czasie zostawcie wszystko, co potrzebne. Chyba wiecie, co jest potrzebne. No, i zostawcie tutaj lajka, suba i dzwonka, a ja idę sobie wypłacić właśnie lajki. Jak zostawiliście lajki, zobaczymy w ogóle, ile lajków zostawiliście i sobie je zaraz tutaj wypłacimy i napiszcie w komentarzu, czy klikacie w powiadomienia. Napiszcie w komentarzu, czy klikacie w powiadomienia, bo jeżeli klikacie w powiadomienia, to zobaczymy o 20. Dzisiaj o 20.00. Jak tylko powiadomienia wyskoczy, jesteście pierwszymi osobami, które klikną w powiadomienie. Mam nadzieję, że tak będzie. Piszcie w komentarzu, czy klikacie, czy wam się pojawiają w ogóle, czy nie. Bo jestem w ogóle ciekawy. Dobra, i sprawdzimy, ile lajków zostawiliście. Dzień dobry, panie Janie. O, witam, witam. Dzień dobry, chciałbym wypłacić wszystkie lajki, jakie mam. Ile ich tam jest? Dobrze, tylko jak pan się nazywa w banku? Jaki Mandy. Dobrze, no. Już sprawdzę konto. O, niestety mam puste konto. Jak to puste konto? No, nie ma lajków żadnych. Jak to widzowie, lajki nie zostawiliście? Nie, no co tu się dzieje? To jest kłamstwo, na pewno są lajki. Nie no, przecież to widzę, zero jest napisane. Zero like. Nie no widzowie, musimy to załatwić inaczej, wy na pewno zostawiacie lajki, to jest kłamstwo. On mnie okłamuje i tak tego nie zostawię. Tak tego nie zostawię. Bierzemy to i to, dobra. Ręce do góry, ręce do góry. Kolo, co jest? Ręce do góry. Zakładam swój ten, idzie ze mną. Gdzie masz safe? Pokaż, gdzie masz safe lajków. Gdzie masz safe lajków? Safe? Na górze jest. Dobra, no, tutaj. Tutaj. Tu, tak? No, do środka chcę wejść, otwórz mi tam. Czekaj, wezmę kartę, czekaj chwilę. No, bierz tą kartę, żadnych podejrzanych ruchów. Dobra, już no. No, otwórz mi tu. No, ja rozstrzelam, dobra. Otwórz ten safe. Tylko trzeba go bombą otwierać. Jaką? Co to? Pracownik mówi, że trzeba bombą? Już? Tu widzę, że otwierałeś chyba. Dobra, ja się zajmę bombą. Jak kurde nie masz karty dostępu, to... Stój tu jeszcze. Stoję. Dobra, mam lajki. Idziesz nadal ze mną. Wychodzimy stąd. Dobra, idę, spokojnie. Wychodzimy stąd. Tu na dół. Na dół. Dobra, no. Tu, dalej wychodź. I pójdziesz, pójdziesz teraz ze mną pokazać widzom sekrety. No, ja tu mam lajki. Co z lajkami właśnie? Mam już lajki. A teraz idzie ze mną, pokazujemy sekrety. Drodzy widzowie, mamy wprowadzenie, jak dobrze wiecie, na Brookhaven jest bardzo dużo ciekawych rzeczy. Może na początku pójdziemy do jednej rzeczy. Dobra, zanim to wszystko, to choć idziemy jedną rzecz ogarnąć. Dobra, idę. Drodzy widzowie, wiecie, są guziki teleportujące. Wiesz, że są guziki teleportujące, tak? Są no takie, są. Takie dwa. I te dwa guziki, które teleportują, są identyczne, co nie? Nie, no tak. Czy to zauważyłeś? I te guziki znajdują się tutaj w szpitalu. O, tak na szybko tu pójdziemy i ten. Dobra, już. Dobra, jeżeli pójdziemy sobie tu do X-Raya, to tutaj dokładnie są guziki teleportujące. I teraz tak, widzowie, każdy się nie przyjrzy, jak ten guzik wygląda. Jest to jak jakiś ptak, jakiś trójkąt. Nie wiem, jak to nazwać, jest to coś naprawdę dziwnego, co nie? No to jest jakiś taki, ma jakiś w ogóle kształt dziwny. Tak, i ten guzik teleportuje. To jest to. Ale gdy go klikniemy, to przenosimy się właśnie miejscem teleportującym. I nadal widzowie podsyłają mi, że nadal na tej szybie jednej pojawia się jakaś sekretna wiadomość, chociaż mi się już od dłuższego czasu nie chce pojawić, nie wiem czemu. Trzeba coś pewnie wykonać. Tu jestem. Właśnie coś trzeba jakoś, tylko ciekawe co. Dobra, i następnie, gdy pójdziemy sobie tutaj, to tutaj widzowie, patrzcie, też ma się guzik. I patrzcie sobie, jak on wygląda, widzicie? Wygląda tak identycznie. Tak samo. Tak, identycznie, więc mamy dwa guziki, które teleportują. Widzisz to? No, są dwa w takim razie. Tak, są jakby dwa guziki, które teleportują. O, one są w wodzie. Dobra, idziemy teraz jeszcze do jednej rzeczy. Teraz tak, gdy jesteśmy tutaj, zresp tutaj ten domek AOE, ten AOE, wiesz, ten... A, no dobra, czekaj. Tutaj, no tu. Tutaj jeszcze ten. Nowiutki domek tutaj z resp ten. AOE, UE, to na nie pisze coś taki dziwne. Nie, ten najlepszy, tylko ten. Dobra. Wiesz, który. Dobra, ten AOE. No ten AOE tutaj. No, dobra. Różnie na nie są te. O! Dobra, jesteśmy. I teraz tak, chodź teraz za mną. No trzeba poczekać, żeby tu się wszystko zrespiło. Dobra, czekaj. I idziemy sobie na dół. I drodzy widzowie, w ogóle jeżeli to oglądacie, to piszcie mity związane z Brookhavenem, to będziemy rozwiązywać mity.
Jeżeli macie jakiś mit i chcecie, żebym go rozwiązał, sprawdził coś, piszcie w komentarzu mity, piszcie jak najwięcej mitów. Ponieważ ja chcę mieć nowe odcinki i będziemy je sprawdzać i będziecie także wyświetlani wtedy na ekranie, jeżeli napiszecie fajny mit. Więc polecam, co nie? Fajnie być na ekranie, co nie u mnie? No, na ekranie to... No to dlatego musicie pisać. Dobra, klikaj tutaj. Czekaj, tylko właśnie nigdy... O, czekaj, mam. Dobra, no. Dobra, wchodzimy, bierzemy drabinkę. I teraz jak macie drabinkę, to wchodzicie sobie ten słup od książki. O. I gdy wejdziecie, widzicie, że tu jest ten sam przycisk. Widzisz to? Właśnie, czekaj, spas. Ej, no on tak samo wygląda. Tak, znaczy, jest ten sam przycisk, ale nie jest kolorowy, nie, tak i nie teleportuje. Bardzo mi się wydaje, że może go trzeba pokolorować. Wziąć niebieski marker. Może jakiś zepsuty jest. Jeżeli chcecie, żebyśmy to sprawdzili, to łapkę w górę, weźmiemy niebieski marker i spróbujemy go pokolorować. Ze szkoły niebieski marker. Ej, właśnie, no. Dobra, trzeba wychodzić stąd. Więc no, piszcie. Będziemy mogli wziąć niebieski marker, go pokolorujemy i sprawdzimy. Może to też jako mit. O, czy można pokolorować. O, dobra, właśnie. I lecimy teraz do jeszcze jednego miejsca. Lecimy teraz do kościołku. Do kościółka. Lecimy teraz do kościółka, ponieważ tam też znajduje. Tam znajdują się w ogóle dwa sekrety. Znaczy, ogólnie w kościół jest ciekawym miejscem, bo ogólnie znajdują się tam aż trzy sekrety. Jedno to jest zdjęcie. Jedno właśnie teraz chcę wam pokazać. No. Dobra. Jak się dostać w ogóle na kościół, jak już wam pokazuję, najlepiej do tego mieć ten apartament kupiony z dachem, albo mieć dwie osoby. Połóż drabinę na drabinie. Czekaj, idę po spadę. O, dobra, no. Połóż drabinę na drabinie. Dobra, czekaj. Twoją drabinę. O, dobra. Czekaj, to dobra. Teraz jakoś tak. I drodzy widzowie, patrzcie teraz na to. Tu jest ten sam guzik. Może go też trzeba będzie pokolorować na tak niebiesko. I to są prawdopodobnie, moim zdaniem, ukryte teleporty. I one będą aktywne, kiedy będą do wykonania kolejne zadania. Więc zapamiętajcie te miejscówki, zapiszcie sobie je gdzieś. Żeby wiedzieć, że jeżeli będzie aktywne, no to wtedy brać. Dobra, kolejny sekret, który jest na kościele, trzeci już, to jest wzięcie sobie śpiwora. Gdy macie śpiwór, kładziecie go jakoś tak i teraz gdy spojrzycie sobie pod kościołek, to tutaj jest jakiś trójkąt. Tu jest jakiś trójkąt. Jest w ogóle jakaś linka od tego, jest trójkąt idący tutaj. A no? Jest jakiś trójkąt, nie wiem co to jest, coś tam jest, no. No tak świeci w ogóle, nie? No mega bardzo świeci. Ale teraz wam pokażę jeszcze coś ciekawszego, chodźcie tu na dół. On idzie od tego tu urządzenia. Widziałeś to? Patrz tu. Czekaj. To jakieś dźwięki wydaje, czy nie? No wydaje. Co to jest za dźwięk? Dzwon taki. Właśnie, tu klikamy i to jest dzwon. Ale to do tego trójkąta prowadzi, czaisz to? Co? Coś ten drugi... A ten trójkąt, właśnie... bo tu był trójkąt, na tym co tu jest. No tak, no jakby on teraz jakby tak w sensie coś jakby świeci. Tu szła linka do tego, więc co, może zrobimy tak? Teraz trzeba walnąć, to wstanie Mr. Brookhaven. Nie wiem, ale możliwe, że to jest też jedno z zadań. No ciekawe, dobra. Właśnie. Chodź, idziemy, jeszcze jedną rzecz trzeba zrobić. Idziemy do mojego domku, który jest naprzeciwko twojego. Mam nadzieję, że zaraz dobiegniesz. I tam był pewien trójkąt świecący. Pewnie go widzieliście dobrze. Pokazałem. Ale tutaj w tym domku, nie wiem czemu, ukrywa się coś jeszcze ciekawego. Wchodzimy sobie teraz do tego domku. Wchodzimy tutaj sobie na górę. Do tego pomieszczenia z komputerem. Obok sejfu jest taka szafka. Przebieralnia. Tutaj. Wchodzimy sobie na nią i tu jest drabina do góry. Możecie tu zobaczyć, że tu są dwa takie trójkąty. One już światła jako w dół nie dają, ale po prostu są tu schowane dwa trójkąty i jeden jest na jakimś stojaku z jakimś czymś. Nie wiem, o co tu chodzi. No, wszystko gdzieś jest jakoś powiązane. Gdzieś coś się wszystko łączy, ale co i jak dalej, nie wiem. Mam nadzieję, widzowie, że wy będziecie pisać jakieś mity. Rozpracujemy to wszystko, więc ja naprawdę dziękuję za oglądanie. Na razie, trzymajcie się.